znaleźć. Witam w kolejnym odcinku BBP Taste Express. Dziś Lay's delikatna szynka. Śmiało można powiedzieć, że ten rok upłynął pod znakiem nowych smaków chipsów Lay's, bo naprawdę już przestałem liczyć. Nie wiem, który to już jest nowy smak chipsów Lay's. Albo są to jakieś edycje limitowane, albo edycje specjalne, więc po raz kolejny jest to edycja limitowana Lay's o smaku delikatna szynka. No właściwie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Skoro delikatna szynka, no to prawdopodobnie te chipsy niczym nie będą smakować. Gdyby były o smaku szynki, to pewnie smakowałyby szynką. Liczę na to, że chociaż minimalnie będą pachnieć jakąś wędzonką, czy czymś w tym stylu, a nie, że po raz kolejny one będą po prostu pachnieć ziemniakami, wyglądać jak typowe chipsy ziemniaczane, a przy gryzieniu też nie będą niczym specjalnym smakować. Mam nadzieję, że się tym razem mylę, że one będą przynajmniej smakować z lekka tą szynką, tak jak tutaj napisano. Nie jest źle, bo pachną z lekka, ale powiedziałbym, że może bardziej bekonem, no ale prawdopodobnie dodano aromat dymu wędzarniczego, więc się nie będę czepiał. No co, z wyglądu to już jest standard w przypadku wszystkich tych edycji limitowanych, że to są po prostu Lay'sy jakby solone, tylko lekko są czymś posypane, no i nic więcej. I są może z lekka bardziej pomarańczowe, o, to tylko to. Tym razem smakują tym, o czym napisano. Smakują na pewno szynką. I nawet nie powiedziałbym, że taką delikatną, bo ten smak jest dość intensywny. Poza tym są dość słone te chipsy. Jest lekka kwaskowate, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest taki smak mieszany, ale jednak na pierwszy plan wybija się wymieniona na opakowaniu szynka, więc tym razem chyba nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o skład tych chipsów, na początek ziemniaki, oleje roślinne, kukurydziany, słonecznikowy i rzepakowy w zmiennych proporcjach. Preparat aromatyzujący, na który składa się cukier, sól, aromaty, w tym aromat dymu wędzarniczego. Czyli dobrze podejrzewałem. Aromaty zawierają jeszcze mleko, poza tym jest jeszcze glukoza, korek potasu, czyli E508, wzmacnia smak produktów, ma właściwości żelujące, a także reguluje kwasowość. Dalej regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i octany sodu, czyli E262. Używane są jako konserwant i stabilizator. Dalej serwatka w proszku z mleka i barwnik, ekstrakt z papryki, inaczej kapsorubina E160C, barwi na pomarańczowo-czerwono. Rzeczywiście jest ten kolor z lekka na wierzchu zauważalny. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, czyli jest to trochę mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 140 gramów, w 100 gramach wartość energetyczna to 541 kalorii, tłuszcz 32 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,1, węglowodany 54 gramy, w tym cukry 2,9, błonnik 4,3 grama, białko 6,1 grama i sól 1,3 grama. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, te chipsy były dostępne tylko w sieci Lidl i kosztowały 4,59. Wydaje mi się, że może minimalnie ta cena jest wygórowana, bo te paczki Lay'sów 140 gramów, wydaje mi się, że jakieś 3,99, może trochę więcej. W sumie nie wiem, nigdy nie sprawdzam, ile kosztują dokładnie te chipsy o podobnej wadze, ale o innych smakach. Więc powiedzmy, że może ta cena tym razem nie jest aż tak bardzo wygórowana. Jeżeli chodzi o smak, no to po tych wielu próbach, które w tym roku zrobiłem i te chipsy zazwyczaj smakowały jednakowo albo smakowały niczym, to tym razem można powiedzieć, że prawdę napisano na opakowaniu. Bo ma być tutaj smak delikatnej szynki i na pewno te chipsy smakują szynką i nawet nie aż tak bardzo delikatną, bo ta szynka wybija się na pierwszy plan. Poza tym są lekko kwaśne i słone, ale jeżeli chodzi o ten smak, to nie jest jakiś wyszukany smak, bo przecież chipsy o smaku szynki czy bekonu, one mniej więcej podobnie smakują, już od wielu lat są sprzedawane, więc nie wiem w sumie po co ta delikatna szynka, ale wydaje mi się, że ostatnio Lay'sów o smaku bekonowym albo o smaku szynki nie było, więc stąd pewnie ta edycja limitowana. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.